Hejka, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj każdy domek, a raczej dzisiaj zrobimy sobie mieszkanie, to będzie inny żywioł. No i oczywiście będziemy budować sobie w The Sims 4. Pomysł na ten filmik był jednym z waszych pomysłów, więc bardzo dziękuję wam za te pomysły i zapraszam do komentarzy do napisania następnych pomysłów na następne filmiki. Jak widzicie, wybrałam sobie już tutaj parcelę, tutaj będziemy budować blok mieszkalny. Słuchajcie, bardzo chciałam dzisiaj zbudować ten blok mieszkalny. Nie chciałam robić takich typowo domków, jak robiliśmy domki. Wydaje mi się, że to jest to samo, tylko że po prostu to będzie blok. Za tydzień wychodzi nowy dodatek, więc myślę, że to będzie na czasie, bo wtedy można by sobie do tego bloku po prostu przyłączyć cztery rodziny i będą sobie mieszkać w tych mieszkaniach. Ale na początek zróbmy sobie kształt tego bloku. Chcę, żeby to był taki typowy blok. Może nie polski blok, nie będziemy tutaj jakichś obskurnych rzeczy robić, tylko zrobimy sobie jakiś taki ładny, wiecie o co chodzi, z jakimiś balkonami, z wejściem, może z parkingiem właśnie za tym blokiem i jakimś po prostu miejscem do chillowania, jakieś drzewka i w ogóle te sprawy. Także zacznijmy sobie. Nie chcę też robić tego bloku jakiegoś takiego przesadnie dużego. Tutaj mamy zmieścić tylko cztery mieszkania, więc chciałabym, żeby właśnie tylko te cztery mieszkania tutaj były, żadnej pustej przestrzeni tak naprawdę. No może oprócz korytarza, no wiadomo, korytarz też musi być. Jeszcze może z tyłu zrobimy sobie na przykład na tym parterze, jak będą mieszkania, no to zrobimy sobie tak jakby tutaj ogródki zamiast balkonów, bo na górze będą balkony, no wiadomo. Tutaj zrobimy sobie właśnie ten ogródek, o którym mówiłam, bo chciałabym właśnie ująć ten ogródek w tym miejscu. Czyli w sumie ci na parterze mają lepiej, bo mają ogródek i taras, a ci na balkonie, no to mają tylko balkon. Znaczy ci na górze. No życie jest okropne. Dobra, nie wiem co ja gadam. Dobra, mamy nasz blok zakończony, można by tak powiedzieć, przynajmniej ze ścianami. Teraz lecimy z dachem. Co bloki mają? No bloki mają, to platformy można by użyć jako taki blok. Tutaj jeszcze może nad tym wejściem ja bym chciała zrobić, wiecie co, ja bym chciała zrobić jakiś daszek. Czyli tym daszkiem by było takie coś i tutaj też byśmy sobie właśnie platformę na to coś dali. Tutaj od razu sobie schodki damy. Tutaj między tymi żywopłotami, które ja tutaj postawiłam, bo jak widzicie mamy tutaj kratkę pustej przestrzeni tak naprawdę. To bym jakieś po prostu drzewa posadziła, może na przykład takie jedno chociażby. A jakbyśmy zrobili nowoczesny blok i tutaj byśmy dali fotowoltaikę, no tak, panele tutaj, a to są panele słoneczne chyba bardziej, no właśnie. Wiecie co, trochę płaski jest ten blok, nie wiem czy on powinien w sumie taki być, może jakbyśmy jeszcze na przykład na obrzeżach tak powiększyli trochę te obrzeża, takie na dwie kratki chociażby zrobilibyśmy, to chyba by było spoko rozwiązanie. O i tutaj na przykład byśmy panele porozstawiali, o tutaj jeszcze jakieś wywietrzniki dachowe damy, o jakąś klimatyzację tutaj proszę jedną i drugą. Dobra, mamy to, wygląda to właśnie w taki sposób. Nie wiem, czy... Wiecie co, mam trochę teraz zagwozdkę. Czy robić już jako żywioły, po prostu pomalować ten dom, jakby ten blok z zewnątrz. Na przykład, jeżeli mamy żywioł ognia, no to po prostu tutaj pomalować na czerwono tą część. Ale to wtedy nie będzie wyglądało tak estetycznie. No nie wiem, czy to powiedzieć estetycznie. No po prostu to nie będzie jednością. Nie, no wiecie co? Nie, to ma być żywioły, to mają być żywioły, dlatego sobie od razu pomalujemy to na takie żywioły. Czyli wiecie, czerwony ogień, czerwono-pomarańczowy jakiś ogień. Tutaj, o, tutaj sobie walniemy na przykład takie kolory z tej strony. Tutaj będziemy mieć na przykład wodę, to sobie pomalujemy to na niebiesko i tak chyba zrobimy, ale dobra, na razie podzielmy w ogóle te mieszkania. Ja chciałam zrobić to w taki sposób, że tu będzie takie coś, że to będzie jedno mieszkanie, że tutaj będzie miało po tej stronie i po tej balkony, a teraz to mi się tak zbytnio to nie udało, więc kurde, nie wiem co mam robić teraz. Dobra, wiecie co? Zmiana, zmiana, szybka zmiana, tutaj po prostu usuniemy tą część. Dobra, słuchajcie, teraz już będzie dobrze, ta klatka schodowa będzie tutaj. Dobra, tutaj porozstawiałam takie drzwi, jak widzicie one są dosyć nowoczesne. Właśnie chciałabym nowoczesne drzwi i okna tutaj dać, a zaraz sobie będziemy malować w odpowiednich kolorach, jakich tylko będziemy tutaj chcieli. Wydaje mi się, że tutaj można nawet zrobić bardzo dużo okien z tej strony, tu gdzie są te balkony właśnie. Wiecie co, chciałam tutaj dodać takie, można powiedzieć, że to numer mieszkania czy coś takiego i znalazłam tylko to. To jest, wiem, że to jest neonowe, duże, ale ja sobie tutaj to postawię, bo naprawdę, to fajnie będzie wyglądało. O, a tutaj w tej części sobie zrobimy skrzynki na listy. Brakuje tu jeszcze miejsca na jakąś tablicę ogłoszenia, ale no dobra, to sobie najwyżej tutaj jakąś małą wciśniemy. O dobra, niech będzie tutaj taka, proszę bardzo, niech sobie tutaj wisi. Jest, jest, okej. Okay. Teraz pomyślałam, że brakuje miejsca na śmietniki. Dobra, no nie będzie to zbyt ładne miejsce, nie będzie to symetryczne miejsce, ale będzie tutaj. Dobra, chyba możemy w końcu zacząć robić te mieszkania żywiołowe. Trochę nam zajęło zrobienie tego bloku, jak widzicie. Teraz będziemy sobie malować z zewnątrz właśnie na dany żywioł coś i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, także zacznijmy. Może zaczniemy sobie od ognia. Ja bym ogień w sumie dała może na górę, żebyśmy właśnie tutaj na czerwono sobie pomalowali tę część, ale ja bym jeszcze gdzieś tutaj pomarańcz wcisnęła, to znaczy jakby tutaj na przykład jakieś takie paski zrobić pomarańczowe tutaj, gdzie są chociaż te okna, o to by wyglądało wtedy w taki sposób, jest dosyć ciekawie, no bo wiecie, inny kolor jednak i może na przykład tutaj tą część i tutaj, gdzie są te szyby z tej strony też tą część byśmy pomalowali. No i dobra, będziemy w takim razie mieć tutaj ten ogień nasz, jeszcze tutaj obok bym zrobiła wodę, to będą takie przeciwieństwa,
można powiedzieć, obok siebie. To będzie właśnie tutaj ogień, tutaj będzie woda i teraz na dole sobie zrobimy ziemię. Wydaje mi się, że ziemia i powietrze to są takie besties, że tak powiem. I dobra, teraz powietrze. Jakby powietrze, co mi się kojarzy z powietrzem? Jeżeli coś jest po prostu powietrzne, to można powiedzieć, że jest taki kolor się maluje. Także dobra, użyjmy sobie takiego może niebieskiego koloru plus takiego żółtego. W sumie powiem wam, że nawet się połączyły te kolory, no bo tutaj są z lewej strony takie ciemniejsze, można by powiedzieć, a tutaj po tej stronie są takie jaśniejsze odcienie kolory, więc wydaje mi się, że naprawdę spoko to wygląda. Dobra, możemy przejść do środka. Tak jak już powiedziałam, nie wiem, czy to powiedziałam, te tutaj na dole pomieszczenia nie będą symetryczne, w sensie te mieszkania nie będą symetryczne, ponieważ tutaj mamy w innych miejscach drzwi przez te schody, no ale po prostu chcę zrobić tak, żeby na przykład, no, tutaj by była jedna sypialnia i tam by była jedna sypialnia, ewentualnie tutaj dwie i tam dwie, żeby, wiecie, było tak mniej więcej porówno, można powiedzieć. Tak sobie myślę, że możemy raczej od dołu zacząć, czyli możemy zacząć tym razem od ziemi, bo zaczęliśmy malować górę od ognia, a teraz sobie zaczniemy robić ziemię. Dobra, czyli w sumie to mieszkanie będzie w takich bardzo ziemistych kolorach, można by powiedzieć, więc może użyjemy sobie takiego drewna do wszystkich tutaj pomieszczeń oprócz łazienki. Do łazienki sobie też damy jakieś takie brązowe kafelki. Też nie chciałabym wszystkich tych mieszkań robić takich, można by powiedzieć, nowoczesnych. Właśnie mi się ziemia na przykład kojarzy, że to mogłoby być fajne rozwiązanie na przykład taki wiejski styl, trochę boho, czerski może nie, ale jak na przykład byśmy do kuchni użyli tych szafek, właśnie one są takie biało-brązowe, to by było spoko. Jakbyśmy tutaj jeszcze kominek jakiś dali, no bo wiecie, ziemia, z ziemi wydobywa się węgiel. Albo z drewno w sumie, co? Drewno chyba... No natura, ogólnie natura mi się kojarzy z tym. Tutaj byśmy też, o, może taką lodówkę dali. Jeszcze ja tutaj totalnie widzę jakąś wyspę kuchenną, taką malutką z tej strony. Może z tych mniejszych szafek sobie zrobimy. Jeszcze przesuniemy tutaj, dobra. Ta kuchnia będzie dosyć duża, tak sobie teraz myślę. Tutaj może taką brązową kuchenkę również bym wstawiła i do tego bym wstawiła też brązowy zlew. Tutaj dałam szafki wiszące razem z okapem i to by się prezentowało w taki sposób. No jest ziemiście, jest ziemiście. Wiecie, co jeszcze by się przydało? Jakieś tutaj owoce, warzywa, coś takiego, o może zioła, wieszak na zioła sobie damy tutaj. Fajnie by było, jakbyśmy umieścili też dużo kwiatków w tym domu, może nawet na tarasie od razu sobie tutaj wstawię jakieś takie, to są moje ulubione, żeby na taras dawać, więc oczywiście muszą być. Może też na taras, no wiecie, ja tak teraz będę przeskakiwać, bo wpadnę na jeden pomysł i sobie od razu muszę to zrobić. Tutaj wpadłam jeszcze na pomysł, żeby dać może takie ścianki właśnie z roślinkami, to by było też spoko, wiecie, ziemia i te sprawy, tak jak już powtarzam co chwilę. Przydałoby nam się jeszcze tutaj dać jakieś fajne kafelki na ścianę, zaraz tutaj sobie poszukam ich. Jakbyśmy użyli takiego beżu w sumie, to też jest taka odmiana, chciałabym powiedzieć odmiana brązu, ale no wydaje mi się, że spoko to będzie wyglądało tak czy siak, po prostu to nie musi być wszystko brązowe, no bez przesady też. Tutaj na przykład byśmy dali jakiś taki wazon i dobra, misa z owocami jest koniecznie tutaj potrzebna. Dobra, tutaj porozstawiałam, jak widzicie, takie rzeczy na tych blatach. Jeszcze na wyspie kuchennej postawię sobie jakiś taki bukiecie kwiatów, może być taki. Dobra, niech będzie jakaś tutaj roślinka i dobra, tą kuchnię mamy skończoną, można by powiedzieć, ona wygląda tak. Sobie od razu pomalujmy ściany w całym tym pomieszczeniu. Oczywiście na jakiś brąz, niech on będzie taki, chociaż nie wiem, czy on nie jest za ciemny, ale dobra, no to na przykład tą ścianę właśnie na taki ciemniejszy sobie damy, tą może na taki bardziej, no nie wiem, on bardzo pod beż podchodzi trochę. Dobra, to takie właśnie ściany będą i teraz potrzebujemy zrobić miejsce na kominek, bo chciałabym tutaj kominek umieścić, nie wiem, no w blokach wiadomo, kominka raczej nie ma, ale to ma być mieszkanie drzwiołowe, więc musi być. O, na przykład taki kamienisty, on by był idealny, bo jakby no z ziemi kamień się wydobywa i w ogóle jakby, nie wiem czemu, ale użyłabym tej kanapy, ona jest z podstawki i jest taka średnia, powiem szczerze, że tutaj mi się nie podoba na przykład to obramowanie, ale jest taka fajna pikowana, akurat tutaj będzie fajnie pasowała. Może też byśmy takiego dywaniku sobie użyli. Tutaj nam też brakuje stołu, więc jakiś drewniany przydałoby się znaleźć, jakoś tak na razie porozstawiajmy te największe rzeczy, żeby nam się tutaj tak mniej więcej zmieściły, bo nie jest za duży też ten, to mieszkanie nie jest też za duże. Ej, a jakbyśmy dali z takimi kwiatkami na przykład krzesła? Czy to by nie wyglądało fajnie? No wiecie, z ziemi wydobyte kwiatuszki i w ogóle te sprawy. Dobra, damy sobie takie brązowe właśnie. Tutaj też jakieś kwiatki umieściłam, też na stół jakiś wazon z kwiatami. Jakiś by nam się jeszcze tutaj fajny dywanik przydał pod ten stół. To może użyjemy tego. To jest taki brązowy, wydaje mi się, że nawet spoko będzie tutaj wyglądał. Może go jeszcze zmniejszę, żeby nie był aż taki duży. I dobra, przydałyby nam się jeszcze jakieś tutaj obrazy w tym miejscu. Co by było najlepsze? No właśnie, dobre pytanie. Może takie kwiatuszki sobie tutaj zawiesimy, takie skromne można by powiedzieć,
ale fajnie tutaj będą kolorystycznie też pasować. Jakieś zasłony jeszcze by nam się na te okna przydały, więc może ja tutaj wybiorę po prostu ciemnobrązowy kolor i sobie poszukamy najfajniejszych. Ej, nawet z luksusowego kitu mamy brązowe zasłony, co? Nawet nie wiedziałam. No to nawet ciekawe rozwiązanie, chyba sobie po prostu użyjemy tego. Dobra, tutaj w tej części z kominkiem jeszcze przydałoby się coś zrobić, bo ona jest taka dosyć pusta. Pomyślałam, że może fajnie by było na tym kominku porozstawiać o właśnie takie, że tak powiem, kamyczki. No to są kamyczki, jakieś tutaj metale, tutaj żółty byśmy wstawili. No wiecie, tak jak po prostu kolekcja na tym kominku, to też by wyglądało naprawdę spoko. Fajnie, że o tym pomyślałam, mam wrażenie. Nie wiem, dajcie znać, jak wam się podoba. A jeżeli wam się podoba w ogóle ten odcinek, no to zostawcie koniecznie lajka pod tym filmem. Napiszcie komentarz, no i zostawcie suba na tym kanale, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo ponad 70% osób, które ogląda moje filmiki, nie subuje mojego kanału. Ej, a jakbyśmy węgiel tutaj wsadzili do tego kominka? Słuchajcie, ja mam plan, ja mam dziki plan, uwaga. No pięknie, patrzcie na to, nie wiem, kto ma taką bryłę węgla w ogóle wydobytą, ale no jest. Dobrze. Tutaj można totalnie jakieś drewienko wstawić do opału, wiecie. Tak sobie myślę, jakbyśmy na tym stole tak po prostu dekoracyjnie porozstawiali kamyczki, kolejne. Albo jakieś tutaj skamieliny. Skamieliny. Czy to nie byłby głupi pomysł? No napiszcie w komentarzu. Dobra, to by tak wyglądało tutaj, wiecie, z kamieliny tutaj w ogóle jakąś znalazłam taką niby, można powiedzieć, ceramikę pokruszoną. To też naprawdę wydaje mi się, że nadaje charakteru i fajnie wygląda. Dobra, tutaj bym sobie jeszcze może jakąś lampkę po prostu wstawiła w to miejsce. Tutaj też za dużo miejsca, nie ma tutaj za dużo miejsca jakby w tym salonie. Ale wiecie co, chyba ten dywan bym wymieniła jeszcze. Może na jakiś taki biały, żeby coś tutaj się odróżniało od czegoś, a nie tylko same brązy. Więc wydaje mi się, że biały tak trochę przełamuje to wszystko. Nie chcę tutaj stolika też wstawiać, bo za mało miejsca się troszkę zrobi. Więc chyba mamy zakończone to pomieszczenie w sumie. Jeszcze dostawiłam tutaj dwie roślinki, żeby to, wiecie, jakoś takie miało nawiązanie do tego, co rośnie w świecie. I dobra, lecimy może do tej części tutaj wejściowej. Tutaj ogólnie bym użyła trochę ciemniejszych drzwi, takich drewnianych. Może tutaj zrobimy naprzeciwko siebie właśnie takie wejścia do sypialni. No i dobra, zajmijmy się tą częścią, która jest tutaj. Może tutaj byśmy wstawili sobie taki, można powiedzieć, kredensik na ubrania i w ogóle te sprawy. Jakieś po prostu tutaj buty dam. Tutaj na wejście przydałby nam się jakaś wycieraczka. No niech będzie na przykład taka, trochę nie w tą stronę stoi, ale może być. Tutaj może byśmy dali naprzeciwko, albo nie, dobra, jednak obok takie lustro może stojące. Niech ono będzie może w takich beżowych kolorach bardziej. Już wygląda tak dziko. I dobra, lecimy teraz z obrazami może na tą część. I jeszcze sobie kinkieciki powieszę i to będzie jakby na tyle w tym korytarzu. Dobra, dałam taki w sumie z rzeką taki obraz, ale cóż, tutaj bagno i ziemia, więc wydaje mi się, że jest odpowiednie to wszystko. Przejdźmy do najmniejszego pomieszczenia w tym domu, w tym mieszkaniu raczej. No i to będzie łazienka. Do łazienki użyłam takich kafelek na podłogę, ale użyję sobie tych samych kafelek na ścianę, co były w kuchni. Nie wiem, w jaki styl bardziej polecić. Może zrobię sobie właśnie taki drewniany. Tutaj sobie wstawię taką drewnianą wannę. Nie wiem, czy mamy drewniany kibelek, ale wydaje mi się, że ten będzie odpowiedni. Może zrobię sobie taki zielony na przykład. To też nie przeczy tutaj mojej idei raczej. Dobra, wszystko z innej parafii, więc z przygody dżungli, w dżungli weźmiemy sobie taką szafkę. Do tego może takie miedziane lustro, ono nawet będzie pasowało do tego kranu tutaj. Jakiś papier toaletowy z tej strony sobie powiesimy. No tutaj zbytnio to dużo rzeczy się też nie zmieści w tej łazience. Jakby w każdym mieszkaniu w tym domu łazienka jest giga mała. No ale taka, że można pomieścić tutaj po prostu najbardziej potrzebne rzeczy w tej łazience, czyli na przykład ręczniki, tutaj kosz, no toaleta i w ogóle. No wiecie co, nie, ta toaleta mnie chyba jednak coś tam tutaj tak oczekuje. Dobra, możemy sobie wziąć taką czarną, ale też ma taką drewnianą podstawę. Dam sobie również tutaj kinkiecik nad tą wannę i powiesimy oczywiście tą półeczkę moją ulubioną. O, niech będzie taka fajna drewniana, wydaje mi się, że jest spoko. I dobra, łazienkę mamy skończoną, przechodzimy do sypialni. Te sypialnie... Ta jest większa raczej, więc tutaj sobie wstawimy najwyżej podwójne łóżko. Ja bym, wiecie co, też chciała zrobić może coś, jakieś stanowisko do archeologii tutaj, no bo wiecie, grzebanie w ziemi to jest ziemia i w ogóle te sprawy. Więc może zamiast sypialni w tym drugim pomieszczeniu, to zrobimy sobie właśnie taki gabinecik archeologiczny. Dobra, tutaj bym wstawiła łóżko, jakby w tym pomieszczeniu też za dużo rzeczy się nie zmieści, wstawię łóżko i po prostu szafę. Do tego łóżka chciałabym zmieścić tą szafkę, ona jest z rancha. Dobra, tutaj też dałam jakieś takie skamieliny, jakieś coś takiego. Też pomaluję sobie na ten sam kolor te ściany, co były w poprzednich pomieszczeniach był kolor. Tutaj dałam taki dywanik i dobra, w tej części oczywiście zrobiłam sobie jakąś garderobę małą, albo po prostu taką szafkę wstawię, wydaje mi się, że też będzie spoko. No i do tego tutaj jakiegoś kwiatuszka. Na ściany jeszcze dałam takie obrazy, też brązowe. No i dobra, ta sypialnia jest zakończona i tak jak powiedziałam wcześniej, tutaj zrobiłam sobie taki gabinet archeologiczny. Też sobie pomaluję to wszystko na takie ciemne kolory brązowe. Też sobie zawieszę te same zasłony. I dobra, i tak naprawdę lecimy z najważniejszą rzeczą, czyli ze stołem do archeologii. Może bardziej przy oknie bym to tutaj postawiła, a z tej strony
zrobimy sobie taką, można powiedzieć, gablotkę. Tutaj w ogóle jeszcze żaby dam, to będzie fajne. Dobra, na górę dałam jakieś kryształy, jak widzicie, tutaj jest taka kolekcja, tutaj są żabki. No tutaj będzie ten stół, jak najbardziej. Może jeszcze wstawimy sobie jakiś fotel. Dobra, ten fotel byłby spoko, plus jakieś tutaj oświetlenie. Oczywiście dywanik na podłogę, a jeszcze w złotych ramkach tutaj dałam takie obrazki. No i dobra, tak naprawdę ziemię mamy, mieszkanie zakończone. Teraz lecimy tak naprawdę na taras. Ale tutaj za dużo rzeczy w tym ogródku nie będzie, no bo wiecie, to jest ogródek. Tutaj nie ma co w ogóle pchać jakieś za dużo rzeczy. Tutaj porozstawiałam tylko roślinki z tej strony. Tutaj jeszcze z tej strony też dostawię takie. Tutaj jedynie, co bym chciała zrobić, tak zaznaczyć, że to jest może ziemia po prostu, no to bym sobie tutaj może pokolorowała tak trochę wizualnie na ziemię i sobie porozstawiała tutaj jakieś może doniczki do sadzenia rzeczy. Też takie brązowe, niech one będą, i parę kwiatków sobie tutaj poumieszczamy, takich różowych. No i dobra, ten mamy mieszkanie zakończone, także przechodzimy do kolejnego. Tutaj będzie mieszkanie powietrza, więc ja to widzę jako takie pastelowe trochę kolory. Nie wiem, czy macie taką samą interpretację tego żywiołu, ale faktycznie takie pastelowe kolory bym użyła. Także na razie sobie pomalujemy to wszystko na taki kolor, a później ustalimy, co gdzie będzie tak naprawdę. Drzwi też bym jakieś jasne zrobiła do tych pomieszczeń. Niech może tym razem będą białe, jakby tutaj to akurat nie ma znaczenia. Może tak jak w tamtym mieszkaniu zajmiemy się najpierw tutaj tą częścią. Tej części, wiecie co bym użyła? Tych kafelek bym użyła. Może właśnie niech zrobimy takie niebieskie, niebiesko-białe te kafelki. Tutaj właśnie zrobimy sobie kuchnię. O, w takich żółtych kolorach naprawdę wydaje mi się, że będzie spoko. Nie wiem, co tu mogę dać takiego charakterystycznego trochę do tego mieszkania z tym powietrzem. Z tego powietrza bardziej. Na myśl mi jedynie przyszły, co mi przyszło. No to właśnie to, co robię teraz w tym momencie, czyli po prostu jakieś pastelowe kolory, żółto, takie niebieskie. Ale oprócz tego, to szczerze nie mam pojęcia. Ewentualnie zaraz spróbujemy sobie znaleźć jakieś przedmioty z jakimiś takimi bardziej wzorkami. Ja tu widziałam taki dywan, już wam pokazuję, o właśnie z takimi jakimiś wzorkami. Czy ten dywan na przykład będzie git? O, z takim czymś. To o, to ten w ogóle dywan byłby spoko, jakby tutaj ja go zostawię, zaraz sobie go użyjemy. Z takimi... Wiecie, o co chodzi? Jak typowy wiatr. Dobra, dałam tutaj w ogóle jakieś dekoracje randomowe, że tak powiem, na te blaty jeszcze może talerze sobie tutaj porozstawiamy, bo naprawdę ja... Nie, no to będzie ciężkie. Ja naprawdę nie wiem, jak scharakteryzować wiatr. Na pewno chcę użyć tego dywanu, no bo on ma takie fiu, jak już to opisałam. Więc fajnie by było tego użyć, na pewno. O, patrzcie, tutaj są jakieś takie, to raczej są góry, ale wiecie, o co chodzi. Ja bym chciała użyć tego obrazu, że sobie powiesimy go nawet... No dobra, na razie niech wisi tutaj. Tutaj próbuję zrobić tak bardzo delikatnie to wszystko, ale z drugiej strony no przecież wiatr no nie jest czasami delikatny, no i nie wiem, czy to jest dobre rozumowanie z mojej strony, czy nie. Tutaj może nie będziemy sobie dawać telewizora, ani żadnego kominka, po prostu postawimy sobie, wiecie co, postawimy sobie naprzeciwko siebie może dwie kanapy. Po tej stronie damy sobie na przykład jakiś taki biały stolik, do tego jakąś tutaj lampkę. Jest tutaj świeczka, więc można powiedzieć, że ten wiatr zdmuchuje tą świeczkę. Tutaj dałam też takie zasłony, można powiedzieć, troszkę kolorowe. Dobra, w tej części bym ogólnie użyła jakiegoś innego koloru, bo nie chcę, żeby wszystko było niebieskie, więc może użyjemy sobie żółtego. Yeah, super rozwiązanie. Ten dywan chyba w kuchni zostawię, niech on sobie tutaj będzie, bo naprawdę on nawet kolorystycznie tutaj pasuje, a pod tym tutaj sobie znajdziemy coś innego. No można powiedzieć, że ma takie dosyć fajne wzorki, no to nie wygląda jak wiatr, to totalnie nie wygląda jak wiatr. Ja sobie zdaję sprawę, ale wiatru przecież nie widać, więc tutaj może jakąś lampkę sobie damy. Dobra, na tą ścianę właśnie ten obraz bym powieściła. Tutaj damy jakiś taki może mniejszy stolik, plus żółte krzesła. To tutaj właśnie to będzie, no i na tą ścianę, nie no, powiem wam, że ja nie wiem, serio. To jest trudne, to jest chyba najtrudniejszy żywioł, no bo jakby wiem, co, ja już mam pomysł na przykład, co zrobię tam na górze, ale teraz to totalnie nie mam pomysłu. Na serio. Dobra, mam pomysł, patrzcie, jakbyśmy użyli tych lampek chmurek, przecież to by było idealne, no bo wiecie, te chmurki to wiatr po prostu tam roznosi. To by, nie, to dobra, to jest chyba, to jest mój teraz idealny pomysł. Tutaj sobie w każdym po prostu miejscu w tym domu sobie damy te chmurki. To ja od razu może do łazienki sobie to wstawię. Dobra, kurczę, dobra, jest jedna rzecz, która mi się udała chyba w tym domu. Są jeszcze takie chmurki, patrzcie. Dobra, to zrobimy pokój dla dziecka, może w pokoju dla dziecka te chmurki porozstawiamy. Mamy też księżyc, no księżyc to akurat tutaj zbytnio niepotrzebny jest. O, patrzcie, motylki, one latają, to też ma jakieś skojarzenie z wiatrem, tak? Może jakieś jeszcze tutaj znajdziemy, co my znajdziemy może? Ptaszki, o proszę, ptaszki sobie gdzieś tutaj też powieśmy, one też mają skojarzenia z wiatrem, bo one latają. To chyba ma sens, może sobie w korytarzu to powiesimy po prostu. Gruszki spadają pod wpływem grawitacji, to na pewno przez wiatr. Dobra, wstawimy sobie po prostu w to miejsce, gdzie nie wiem co dać, to po prostu
wstawiłam kwiatki. Pod ten stolik dam jakiś dywanik, może być niebieski tym razem. No nie wiem, co jeszcze można by tutaj zrobić. Dobra, to pomieszczenie sobie może już zostawmy. Przejdźmy do tej części, w której jest wejście do domku. O, tutaj może użylibyśmy sobie takiego dywanika. Tutaj może zrobimy sobie jak zwykle szafkę na jakąś buty, na jakieś buty. No i tutaj też nic więcej się nie zmieści, że tak powiem. Dobra, przejdźmy teraz do łazienki. Tutaj też w ogóle nie wiem, co dać, oprócz tego, że dałam chmurkę. Może tym razem postawimy na prysznic. Sobie tutaj damy prysznic w tym miejscu. Tutaj może sobie damy też jakąś toaletę. No to nie wiem, co totalnie, co tu zrobić. Damy sobie może te szafki, które były w tamtym pomieszczeniu, żeby akurat idealnie tutaj pod zlew były. Może zlew sobie zrobimy jakiś taki niebieski i na przykład lustro też. Jeszcze sobie tylko podwyższę je. Tutaj może jakieś żółte ręczniczki na ten blat byśmy dali. Papier toaletowy oczywiście koło toalety. Tutaj jakiś ręczniczek. O, ten akurat pasuje, bo jest niebiesko-żółty. No i to by była łazienka. No ja wiem, ja sobie zdaję sprawę, że to nie jest fajne. To w ogóle nie opisuje. Nie, no może opisuje, nie wiem. Dajcie znać w komentarzu, jak mi idzie w ogóle do tej pory. Ja trochę zaczęłam wątpić w siebie. Robimy pokój dla dziecka tym razem tutaj. No może damy takie łóżko. Ostatnio kupiłam sobie dodatek psy i koty, więc przydałoby się coś tutaj skonstruować fajnego. Dobra, te chmurki na pewno tutaj zostawię i ten kinkiecik też musi się tutaj pojawić koniecznie w tym pokoju. Może nawet po jednej i po drugiej stronie. Tutaj no dałam komodę koło tego łóżka też. Dobra, dałam te kwiatka, jakąś lampeczkę, jakiś pamiętnik z tej strony. Tutaj dam może jakieś takie kolorowe zasłony, bo to jest jednak pokój dla dziecka. I może jakiś taki dywanik. Czy on mi się kojarzy z powietrzem? Nie. Ale musi być jakiś dywanik, więc ten jest nawet fajny. Znaczy może trochę, no patrzcie, bo to wygląda trochę jak chmury, zachód słońca. Gdzieś tam się odbija to wszystko. Dobra, tutaj jakieś małe biurko byśmy wstawili, bo jakby większe mi się tutaj nie zmieści zbytnio, więc dajmy sobie białe. O, do tego jakieś może żółte krzesło. A dajmy tutaj laptopa temu dziecku. Co tutaj jeszcze można powietrznego do dziecka pokoju dać? Nic. Haha, nie wiem. O, ten na przykład wygląda jakby latał. To można tutaj jakieś hipcia dać, czy co to jest. O, jakieś baloniki, one też latają, więc powietrze i te sprawy. No i to by było tyle w tym pokoju. Jezu, to mi tak ciężko idzie. Przejdźmy do tego pokoju. Tutaj sobie wstawimy po prostu podwójne łóżko. Znajdźmy jakiś odpowiedni kolor. Może tym razem takie sobie weźmiemy to łóżko. Tutaj jakieś dwie szafki byśmy dali. Trzeba się troszkę tutaj postarać, żeby to jakoś wyszło. Na pewno oczywiście kinkieciki tutaj potrzeba. Te kinkieciki sobie może nawet dwa nad łóżkiem zawiesimy. Mogą być ozdobne, że tak powiem. Szafa, szafa, szafa. Jaka może być szafa? Dajmy sobie taką delikatną, niebieską. To miejsce może też jakieś lustro. O, do tego taką zasłonę biało-niebieską. I przydałoby się coś tam żółtego, bo żółty mówiłam, że mi się kojarzy żółty kolor z powietrzem, więc trzeba by też użyć. Dobra, może nie żółty, ale beżowy będzie ten dywanik. Może jakieś po prostu żółte obrazy tutaj powieszę, żeby no, faktycznie ten żółty wystąpił. O, taki. Nie wiem, co to ma znaczyć, ale jest dobrze. Nie, no to słuchajcie, jakby jest ładny. Trzeba przyznać, że jest troszkę ładny ten apartament, ten w sumie to mieszkanie, ale no nie wiem, czy to przypomina powietrze, bo już zakończyliśmy właśnie, bo nie wiem, czy powiedziałam, że zakończyliśmy. Tak, zakończyliśmy w ogóle tutaj budowanie tego. No nie wiem, czy to przypomina. Jedynie charakterystyczne to chmurki są tutaj, i w ogóle, no nie wiem, jak to wyszło. Musicie dać znać w komentarzu. Przechodzimy teraz na górę. Może zajmijmy się najpierw, żeby tak trochę odejść od tego niebieskiego, to najpierw zrobimy sobie ognisty apartament. Zastanawiam się nad użyciem czerwonej podłogi, ale nie wiem, czy to nie będzie za dużo już tutaj. Nie, no musimy. Dobra, słuchajcie, użyjemy czerwonej podłogi. Ta akurat wypadła na tą. Jak zwykle, może zajmijmy się najpierw tą częścią, która jest tutaj. To sobie byśmy użyli może takich kafelek. No i tutaj właśnie zrobimy sobie w taką L-kę kuchnię. Tak się zastanawiam, czy by ten pokój jeszcze nie skrócić. On nie musi być taki przecież wielki. Czemu ja go takiego wielkiego zrobiłam? Dobra, no to tak naprawdę lecimy sobie ze ścianami. Jakieś czerwone tutaj sprzęty bym widziała, chociaż może użyjemy sobie pomarańczowych, bo czerwone są ściany, więc można by użyć właśnie pomarańczowych. Ale wiecie co, też by mi pasował czerwony kolor z tego domowego kucharza. Bo on nie jest taki do końca, on jest taki bardziej różowy, taki malinowy, można by powiedzieć. Ale też wydaje mi się, że fajnie będzie się tutaj sprawdzał. Trochę mi po prostu gryzie w oczy ta podłoga, ale ona musi być czerwona. Chyba, że na przykład czerwone kafelki byśmy sobie dali na podłogę, akurat tym razem w kuchni. O, takie o. No ta, słuchajcie. Piękne. I do łazienki sobie od razu też to damy. Też mamy takie rozwiązanie, że możemy sobie dać takie czerwone kafelki tutaj. Wydaje mi się, że to jest lepszy pomysł niż takie po prostu wszystko czerwone. Dobra, co ognistego można by tutaj zaprezentować? O, tutaj musi być kominek. Tutaj musimy też dać kominek, bo no ogień, kominek i w ogóle te sprawy, żeby sobie odpalili. Ale teraz poszukajmy jakichś dekoracji do kuchni, które będą ogniste. Dobra, zrobimy sobie kawiarkę tutaj. Sobie postawimy może w tej części. To jest jakaś magiczna fasolka, ale ja ją sobie tutaj postawię, bo ona ma kształt takiego ognia, można by powiedzieć. Dajmy sobie takie dwie. Powiedzmy, że to są jakieś pojemniki po prostu na przyprawy. Dobra, jakąś misę z owocami po prostu damy, bo to jest jabłuszko, ono jest czerwone, więc pasowałoby dać. Tutaj jakieś koperty, odajmy sobie takie. I w sumie to się już więcej nie zmieści na tych blatach, więc sobie odpuśćmy już tą kuchnię. Dobra, teraz przechodzimy do salonu z jadalnią. Tak jak już powiedziałam, będziemy tutaj potrzebowali
jakiegoś kominka, więc sobie tutaj znajdźmy jakiś najlepszy, żeby sobie dać taki ciemny po prostu, ale wiecie, jest kominek, nad tym kominkiem po prostu telewizor. Nie no, mnie gryzie tak po prostu ta podłoga, nie wiem, może zaraz ją zmienię, ale raczej nie sądzę. Czerwone zasłony, proszę bardzo, no chyba nie muszę mówić, jakiego koloru kanapę tutaj dam. Tutaj może z taką białą częścią ten dywanik dam, żeby też to wszystko nie było, wiecie, czerwone, no bo to po prostu będzie źle wyglądało, też trzeba przełamać jakimś kolorem to wszystko. Dobra, może stół zrobimy sobie po prostu zwykły, na przykład taki szklany, a krzesła sobie do tego dostawimy jakieś czerwone, o, na przykład niech będą te, tutaj akurat mały stolik będzie. Tutaj znalazłam takie obrazy, one są dosyć takie niebieskie, ale też mają jakby czerwone tutaj bohomazy takie, więc można by sobie ich użyć. Wiecie co? Można by zrobić z ogniem, dać jakieś świeczki. Czemu ja o tym wcześniej nie pomyślałam? O, tutaj byśmy właśnie na kominek takie dwie świeczki dali. Może zamiast tego kwiatka, który postawiłam na tym stoliku, też byśmy jakąś tutaj świeczkę dali. Dobra, nie wiem, czy to ma sens. Ale jakbyśmy też dali kinkiecik ze świeczkami. No, on jest trochę starodawny. Ale wiecie, są świeczki, jest zabawa. Hehe, można chatę podpalić, czy coś takiego. Co, nie róbcie tak w Simsach. Dobra, zakończyliśmy, można powiedzieć, tę część. Dobra, może przejdźmy sobie na przykład jeszcze na balkon, żeby tutaj coś też fajnego sobie porozstawiać, aczkolwiek nie wiem co. Jeszcze nie wiem. O, może jakbyśmy tutaj dali stanowisko do produkcji świec. To wiecie, świece, ogień i w ogóle te sprawy. Akurat tutaj ognia, nie, no jest garnek, ale no ognia nie potrzeba do roboty tego. Ale wydaje mi się, nawet całkiem spoko to jest pomysł. Dobra, tutaj jeszcze ze dwa czerwone krzesła bym wstawiła na ten balkon i już nie ma zbytnio co tutaj myśleć nad tym. Nie wiem zbytnio, jak łazienka by miała wyglądać, bo łazienka to jest jednak woda, nie? Ale dobra, wstawiłam sobie taki prysznic, on ma tutaj takie czerwone elementy na dole, nie widać ich zbytnio. Dajmy sobie kibelek po prostu szary. O, może jakąś umywalkę czerwoną, na przykład z podstawki. Tutaj może jakiś taki dywanik w kropeczki też czerwony. I dobra, zostały nam dwie sypialnie. To jest ta większa sypialnia. Wstawimy sobie oczywiście łóżko czerwone. Dobra, weźmiemy sobie łóżko z podstawki po prostu. Też sobie pomaluję te ściany na czerwony kolor i sobie też dam tutaj zasłony czerwone. Może dajmy sobie też komodę z podstawki. Ona jest też taka czerwona, fajna. Do tego jakieś ze dwa tutaj lustra. Na tą komodę też dałam świeczki i dałam takie dwa pojemniki, żeby coś tutaj stało. Jeszcze przydałby nam się dywan. Dobra, może tym razem czarny sobie weźmy. Dobra, tutaj te kinkieciki świeczkowe oczywiście. No i co? Pozostało nam obraz dać, więc niech będzie taki, on jest trochę jaśniejszy, ale wydaje mi się, że nawet spoko będzie pasował. Okej, okay, no i mamy skończoną pierwszą sypialnię. Tutaj jeszcze nam zapomniałam, że mamy balkon w ogóle po tej stronie. Nie wiem, jak to mi w ogóle z głowy wypadło, no ale dobra. Też tutaj po prostu dam ze dwa krzesła. Jakby tutaj na tych balkonach trochę nie mam pomysłu, co zrobić. No dobra, jeszcze tak, że ten kinkiecik damy, ale tutaj jak wiatr zawieje z dołu. No tam jest mieszkanie wiatru. Co? Nieważne. Została nam ostatnia sypialnia, ale wydaje mi się, że wiecie co, możemy sobie tutaj zrobić może też gabinet. Tutaj dałam takie biurko plus czerwony fotel. Może taki obraz sobie zawiesimy nad tym biurkiem. Dobra, w tej części za tym biurkiem to można by jakiś regał w sumie wstawić. No ten by był chyba najlepszy. Tutaj weźmiemy sobie może w takim czarnym kolorze i ze dwa regały sobie postawimy. Dajmy sobie tutaj może jeszcze jakąś gitarę, taką, żeby sobie stała. No i może jakiś fotel po prostu do siedzenia. Do tego lampeczka. Niech już będzie normalna bez świeczek. Obraz jeszcze tutaj powieszę i dajmy sobie dywanik jakiś okrągły na podłogę. No i dobra, mamy zakończony ognisty apartament i teraz przechodzimy do ostatniego apartamentu, którym będzie wodny apartament. Sobie od razu tutaj na niebiesko wszystko pomaluję, ale zobaczymy, co jeszcze jakieś niebieskie rzeczy utworzymy. Wydaje mi się, wiecie co, że możemy to pomieszczenie pomalować na taką tapetę. Ona jest taka właśnie widzicie, taka wodnista. Tutaj jest woda. Oczywiście zaczniemy sobie od zrobienia tak naprawdę kuchni. Może w tej kuchni dalibyśmy może takie kafelki. One są też takie niebieskie, ale są dosyć inne. I sobie do łazienki też je damy. I dobra, lecimy tak naprawdę z blatami teraz do tej kuchni. Wydaje mi się, że to będzie najłatwiejsze mieszkanie do stworzenia, bo już mam taką pewną wizję i wiem, jakich rzeczy tak mniej więcej używać. A w ogóle to jeszcze nam by się tutaj podłoga przydała. Halo, halo, ja o tym totalnie zapomniałam. Także użyjemy sobie chyba tej podłogi. Nie wiem, czy to wygląda dobrze. No trochę średnio wygląda, ale zaraz zobaczymy, jak to będzie się komponowało z resztą rzeczy. Wiecie co, może to będzie dziwne. No czy co dziwne? No ryby bym tutaj powiesiła ogólnie. Może tutaj też taką magiczną fasolkę damy. Ona też ma taki kształt śmieszny. Jak ogień i kropelka, no to tak samo. Interpretacja różna jednego przedmiotu. Wow. Tutaj w ogóle jakiś wieloryb jest. Ja to chcę tutaj dać. On niby żyje. Ja wierzę, że on żyje. Ale dobra, może nie w kuchni. Niech on sobie gdzieś tam poczeka na nas i tam gdzieś indziej sobie go damy. Dobra, pododawałam tutaj jakieś dekoracje, tutaj jakieś szklanki, jakieś tutaj po prostu cytryny, jakieś talerze. Wiecie, tak żeby coś tutaj stało. Sobie może jeszcze taki dywanik tutaj damy na sam środek tego pomieszczenia. Dobra, może tutaj byśmy sobie wstawili taką kanapę i pod to, naprzeciwko w sumie, byśmy sobie dali telewizor. I ja bym chciała tutaj zrobić jakąś właśnie taką szafeczkę i tego wieloryba tutaj postawić, bo on jest fajny. Może dajmy sobie jakąś drewnianą i on właśnie wieloryb nam tutaj będzie mieszkał.
Dlatego tutaj może jakąś lampkę też wstawimy obok tego. Tutaj też zasłony bym chciała powiesić, niech one będą takie. Dobra, tutaj jeszcze jakiś taki dywanik znalazłam. Dobra, wiecie co najbardziej to mnie tutaj korci, żeby dać te obrazy? Już wam mówię, które. No właśnie to był mój plan od początku, żeby je tutaj dać. No i tutaj właśnie obok bym chciała wstawić stolik. Taki mniejszy sobie weźmiemy, też z niebieskimi krzesłami. Tutaj jest troszkę pusto, więc nie wiem, może bym tu jeszcze jakiś po prostu fotel wstawiła. Może jakbyśmy taki po prostu pleciony dali z tej strony. Tutaj jakąś trawę. Wiecie, co by tutaj najlepsze było? Postawienie akwarium, ale ja chyba nie mam akwarium z tego, co wiem, niestety. Więc trochę lipa by była. Znaczy lipa jest ogólnie. Ale mamy wieloryba. Trzeba się z wieloryba cieszyć. A nie, no przecież mamy akwarium, tylko ono jest takie malutkie. Dobra, tu będzie wieloryb i tu będzie akwarium. Koledzy. A nie, no mam akwarium! Dobra, dobra, dajemy to. Tylko nie wiem gdzie, nie mam miejsca już. Na dworze? No będą marznąć rybki. Dobra, wiecie co? Tutaj sobie to akwarium damy. Dobra, wiecie co? Nie wiem, ale zostawimy sobie ten stół tutaj. Chyba powinno być funkcjonalne. Tutaj będzie to akwarium właśnie. Tutaj kolejne akwarium. Tutaj może przestawimy sobie te roślinki w to miejsce, żeby tak nie zagracały z tej strony. I dobra, mamy zakończony w sumie salon. Dobra, bardzo się cieszę, że to akwarium się tutaj zmieściło. Ej, wiecie co? W powietrzu nie zrobiliśmy w ogóle tego ogródka. Boże, zapomniałam w ogóle. Dobra, wiecie co, tutaj sobie po prostu na tym balkonie postawię jakąś ławeczkę. Tutaj za dużo rzeczy się nie wiem, co dać na zewnątrz. Fajnie by było, jakbym jakiś po prostu staw zrobiła, no ale nie mogę tutaj stawu zrobić, bo po prostu to jest balkon. Akurat to na górę poszło. Dobra, tutaj dałam białe drzwi z tej strony, tutaj nic się nie zmieści, bo tu jest po prostu wejście do domku. No i dobra, przechodzimy do łazienki. W łazience no to akurat będzie pasowała woda. Ja bym totalnie tego prysznica użyła, bo ona ma takie, jak widzicie, fale ten prysznic ma. Albo z takimi wielorybkami, o! O, słodziaśnie, dobra, to robimy. Właśnie tak. Dobra, tutaj bym wstawiła taką umywalkę plus toaletę. Do tego może jakieś takie rozbite lustro trochę. Znaczy ono nie jest takie rozbite do końca, bo ono tak specjalnie jest zrobione, ale sobie damy właśnie je. No dobra, te łazienki akurat one nie są zbyt duże, więc ja powieszę tutaj oczywiście to i to i to by było na tyle w tym pomieszczeniu. No nice, fajnie, duże, no. Dobra, tutaj jeszcze może szafeczkę nad ten kibelek sobie powieszę. I dobra, mamy zakończone to. Lecimy do tej większej sypialni na razie. Tutaj sobie zrobimy oczywiście też podwójne łóżko damy. Też ogólnie obok tego łóżka chciałabym dać akwarium, no bo jednak chciałabym, żeby w każdym pomieszczeniu w tym domu było to akwarium. Tutaj też zrobię galerię zdjęć, tych samych zdjęć, które dałam tam tak naprawdę. No w tym miejscu to jedyne, co nam tutaj brakuje, no to jest, będzie komoda. No to komoda będzie też taka niebieska. Bo tutaj dałam jakieś książki, jakieś kwiatuszka na tą komodę. Dajmy jakiś dywanik na podłogę, niech on będzie może taki. No akurat ma taki śmieszny kształt, ale wydaje mi się, że będzie spoko. Tutaj jeszcze jakieś kwiatuszka i dobra, przenosimy się do tej części. Tutaj też oczywiście będzie tutaj wodnista, że tak powiem, sypialnia. Może też dam sobie tą tapetę, ale co tutaj są? Aha, tu są liście. Dobra, o, rybki sobie damy tym razem. Może zrobimy sobie dla niemowlaka tutaj pokój, co wy na to? Jeszcze nie było, były dwa gabinety tak naprawdę i jeden taki pokój większy dla większego dziecka, więc sobie dla niemowlaczka tutaj zrobimy. Tutaj jakąś szafkę białą wstawię, tutaj będzie łóżeczko. Jeszcze jakieś rybcie by się przydały na ścianę, tylko nie te wypatroszone, bo to nie będzie fajnie wyglądało, w sensie będzie dziecko miało koszmary czy coś. O, tutaj jest jakiś znak z kotwicą, to można też by tutaj dać na przykład. Dobra, pododajemy sobie tutaj też te same zdjęcia. W tej części by się przydało jakieś miejsce na zabawki znaleźć. O, nawet taki wielki zamek dla Lalek się zmieści, więc spoko. Tutaj może jakiś taki dywanik jeszcze byśmy dali. No i jakieś tutaj dekoracje też powstawiam. No i co, to by było na tyle w tym pomieszczeniu. No dobra, zapomniałam oczywiście jakieś zasłony dać, a dajmy taką. To tyle w tym pomieszczeniu, to było nasze ostatnie pomieszczenie i w każdym apartamencie. Ja jeszcze na szybko tylko tutaj na powietrza zrobię ten ogródek, żeby tutaj coś było śmiesznego, znaczy charakterystycznego. W ogóle wiecie co, jeszcze dla ognia byśmy dodali tutaj grilla, bo ogień, grill i te sprawy. Tutaj nic innego mi nie przychodzi na myśl, żeby dla powietrza po prostu dać jakieś drzewa bez liści, no bo wiecie, wiatr zmuchuje liście i w ogóle wiecie o co chodzi, no o to chodzi właśnie. No i dobra, tak naprawdę mamy zakończony nasz odcinek, mamy zakończone nasze apartamenty. Tak się one tutaj prezentują z góry, na lewo mamy ogień, na prawo mamy wodę, no i na dole mamy na lewo ziemię i na prawo mamy powietrze.